Prezentuję gołąbka o numerze, już tutaj sobie pomagam, 8557. Gołąbek szpak, barwy samiczka, barwy szpak. Bardzo fajnie upierzony gołąb. Zostało ostatnie pióro do spierzenia. Dobrze, bardzo dobrze zbudowana i fajnie upierzona. Także gołąbek z porządku. Dziadkiem tego gołębia jest gołąb 5362, rewelacyjny lotnik mojego kolegi Dietemajera. 5362, no mam, a tego 5362 odstąpiłem księdzu Dieterowi z Opola. Bardzo nalegał, także tego gołąbka odstąpiłem, ale w hodowli dalej jest taki sam syn tego gołębia. Także na gołębniku hodowlanym i po nim, i po synu też mam bardzo fajne gołębie, które całkiem nieźle się sprawują. Zresztą ostatnio też kolega, który z Połczyn Zdrój, jego matka z lotu 700 km wylądowała u niego, zgłosił mi ją, wypuścił ją, ona zaraz przyleciała. Też był zachwycony tym gołębiem, także tutaj półsiostra tego gołębia naprawdę jest fajnym lotnikiem na moim gołębniku lotowym. Jeszcze tutaj jest w rodowodzie Jansen Mulemans, także gołębie Szelensa, także no, gołębie, które naprawdę są topowe, jeżeli chodzi o wyniki sportowe. A matką tego gołębia jest oryginalna samica pana Tadeusza Pałki. Jest to prawnuczka 1360. Jest to córka super samca rozpodowego 10822, który wydał lotnika 1726, wybitnego rozpłodowca. Brat i półbrat wielu super lotników. 1512, 1522, 1540, 1546, 5710, 6022, 6004, 8021, 18101, 18100. Ojej, tych gołębi jest tutaj sporo. W związku z tym, jak z takiej rodziny tak dużo jest lotników, także tutaj na pewno są rewelacyjne geny. Także prezentuję i polecam super szpaczkę Lajzen od góry, od dołu pan Tadeusz Pałka. Polecam.